Cześć. Dzisiaj zawieram Was do małej elektrowni wodnej. Nie jest to tylko sama elektrownia, w sensie tylko i wyłącznie produkcji prądu, bo tutaj dzieje się dużo więcej rzeczy, ale na początku skoncentruję się na samej produkcji energii elektrycznej. Pokażę Wam ten obiekt i spróbuję jak najwięcej rzeczy dowiedzieć się od właściciela. Przede wszystkim, co mnie najbardziej interesuje, to wszystkie plusy i minusy takiego obiektu. No bo to, że ktoś tam ma sobie elektrownię i każdemu się wydaje, że zarabia tutaj nie wiadomo jakie pieniądze, no zawsze jest związane z jakimiś też problemami takiego obiektu. Także postaram się jak najwięcej dzisiaj o tym dowiedzieć. Tutaj jest wizytówka tego obiektu. Oprócz tego, że tutaj znajduje się mała elektrownia wodna. Tutaj jest to rozlewisko z jednej strony. Taki fajny mostek. Tutaj w tej przybudówce znajduje się generator. Tutaj jest rzeka Wel. Z tej strony sobie wypływa. Tutaj wpływa. Tutaj znajduje się tartak, ale to jest już sąsiadująca firma. A tak wygląda cały obiekt. Zabytkowy. Pewnie zmodernizowany jakoś w latach powojennych. Ale tutaj był dużo wcześniej młyn, który zajmował się mieleniem zboża. Jeszcze przed II wojną światową. Taka dosyć burzliwa historia była tego obiektu, bo on przychodził z rąk do rąk. W sensie został zabrany najpierw przez Niemców, później przez komunistów, a później znowu wrócił do rodzimych jakby właścicieli, którzy mieli to z pokolenia na pokolenie. I tutaj dowiemy się, kiedy ta elektrownia powstała, co się działo. Także zapraszam. Za chwilę, mam nadzieję, będę mógł porozmawiać z właścicielem. Dowiem się coś więcej. Poznajcie pana Piotra. To jest właścicielem tego oto przybytku elektrowni wodnej. Pokaż, co tutaj jest. Na razie wyłączyliśmy, żeby to nie hałasowało. No powolutku się obraca, ale to energii z tego nie ma. No dobrze, ale powiedz tak, głównym tutaj elementem jest ten silnik, który pełni funkcję generatora, tak? Tak, no tam się wytwarza prąd elektryczny. A jaki on jest mocy, ten silnik? Maksymalnie 40 kW na godzinę można z tego wydusić, o ile turbina taką moc da. Aha. A da wtedy, jak będzie dużo wody, no i będzie pełne otwarcie, będzie pracować na maksimum. No dobrze. W tej chwili jest mało wody, bo mamy lato. To pracuje ona tylko na takich, można powiedzieć, malutkich obrotach, 10 kW w tej chwili produkuje na godzinę. No ale te 10 kW wynika chyba z tego, że nie ma zbyt dużej wody w rzece. Tak, mała woda. Mamy lato, w ogóle jest susza, woda opadła. Normalnie gdzieś około 40 cm, 50 wody mniej jest. Mówię wizualnie poziom wody na jeziorze. Bo ilość wody na sekundę, to żeby taką moc uzyskać, to maksymalnie to jest 2,5 metra sześciennego na sekundę. Przy 2 metrach spadu, no to można sobie policzyć tam. Jak się odejmie, to jest około 40 kW. No dobra, ale teraz tak, czyli jaką uzyskałeś maksymalną wartość produkcji? No maksymalną wartość produkcji, no miesięcznie powiem, to był w ogóle 1 MW, tak żeby to było coś na miesiąc. Czyli jak podzielić się w ogóle na dobę, to już... No dobrze, ale jeśli chodzi o taką w czasie rzeczywistym, to maksymalna moc... Mówi, że on ma maksymalną moc 40 kW. Na godzinę, czyli na dobę to razy 24. No, ale dobra. I teraz, bo tutaj masz w ogóle wskaźnik taki, który ci pokazuje moc tego. Tak, tak. Ten wskaźnik w tej chwili on tam nie pracuje, bo będzie drugi, bo to już to on ma swoje lata. No i Główny licznik to jest tutaj. On liczy, w tej chwili stoi, on liczy dokładnie kilowaty, ile w ogóle tutaj wyprodukuje się w danym czasie, nie? Jaka moc jest w ogóle na jedną godzinę. No dobra, ale teraz tak, w tej chwili mamy, bo on tam, w tej chwili data jest, podacie powinny być kilowaty, ale turbina stoi, kilowatów jest zero, no bo turbinę żeśmy wyłączyli. No, czyli on to wszystko liczy. Potem tam kilowary, czyli moc bierną liczy i tam dalej parametry w ogóle tam, napięcie, natężenie na poszczególnych fazach. Bo trochę tej automatyki tu jest, widzę. Tak, no trochę, no i to na dole więcej niż to jest. To są przekładniki prądowe i kondensatory, no i oczywiście wyłączniki. No to chyba ktoś mocno było walczone z mocą bierną, skoro tak, te kondensatory tak, no, z mocą bierną to musiałem wiedzieć, co to jest moc bierna kompensacyjna,
i jaka indukcyjna. No dobra, czyli tak. Czyli jeśli włączymy, to będziemy mieli taką strzałeczkę w ogóle. Strzałeczka prawa w lewo, góra, dół, nie? Prawo w lewo to jest oddaje się albo pobieram odczynną, a góra, dół, strzałeczka to po prostu oddaje się albo pobieram moc biedną. Czyli w tej chwili mamy średnio około 10 kW. Tej w tej mocy chwili jest zero. Czy... No, no, ale tak załączymy, będzie po uruchomieniu, nie... oczywiście. A mówisz tak, i była szansa podejść pod te 40 kW, podczas kiedy woda była wysoka na przykład wiosną? Tak. Ja tam chyba jak się policzy ten megawatt, podzieli się w ogóle na te... No, ale nie koncentrujmy się teraz na produkcji miesięcznej, tylko jaka tam moc w punkcie była maksymalna? Około 40 podejść. 43 chyba kilowaty tam. A minimalna, taka jak już naprawdę woda była niska? No to ja tam 7 najmniej miałem. Tak. 7? Kilowatów na godzinę, tak. Jak już mała woda była, to tyle, że tam turbina była mocno przymknięta, nie? No tak, no. Czyli ja już jestem przy tej dolnej granicznej właśnie mocy produkcji. Mhm. No tak, ale jeżeli mamy moc ciągłą na poziomie 10 kW w ciągu, jakby cały czas, powiedzmy, załóżmy w ciągu doby, no to jak mamy 24 godziny, to jest 0,24 MWh. No tak, 0,24. 240 kWh. Czyli tak naprawdę w ciągu 4 dni powinniśmy nakręcić 1 MWh. Oj, przepraszam, pokręciłem w ogóle w sumie, nie? No. Mega. Ile, poczekaj. No to tak by wyszło, że jeżeli koło... 40, poczekaj, to ja się... Ile to? Jeżeli 10 MW chyba. W ciągu 3 dni 0,75 to wychodziłoby gdzieś przy tej mocy jakieś 7,5 MWh miesięcznie można by wykręcić, około 7,5. To podejrzewam, że 10 to mówię się około 10. Tak. Nie więcej nawet, poczekaj. Przepraszam, megawatt, ale nie na dobę megawatt kręciłem. Czyli megawattogodzinę na dobę. Na dobę, tak, tu pokręciłem faktycznie. Mhm. Się rozpędziłem, bo już dawno tu, no to jest, no to 3 jest, lata to, temu było. To jest niezły wynik, a powiedz mi, a jeśli chodzi o serwis bo od kiedy ta elektrownia w ogóle funkcjonuje w takiej postaci? Ile to już lat działa? Polski rzemieślnik robi. On już w tej chwili jest takim staruszkiem, a jego syn zajmuje się właśnie promowaniem elektrowni wodnych. Mhm. I w którym roku to było zbudowane? No to było 15 lat temu. Ile? 19? 15 lat temu. 15, czyli w 2004 roku. Tak. I w takiej formie. I czy przez te 15 lat tutaj coś uległo uszkodzeniu? Coś musiałeś przerabiać, modyfikować? Nie, no to akurat te turbiny to w ogóle może nie do zdarcia. To znaczy to łożysko, akurat taki słaby punkt, to łożysko górne. Bo tutaj jest jeszcze łożysko i wał drążony. Przez ten wał drążony steruje się położeniem łopat wirnika. No właśnie, bo tutaj pokazywałeś mi kiedyś takie urządzenie jest, którym można regulować moc tego systemu. No nie, to otwarcie, bo tu na przykład na zdjęciu dokładnie widać, bo to jest cała turbina, całe serce. I tu widać nawet troszeczkę taki złoty wirnik. Tak. To są takie, tak jak śruba okrętowa. Cztery takie łopaty są w koło w ogóle, nie? I te łopaty mogą wykonywać ruch taki po prostu... Czyli może być, że ma zmienny kąt. Tak, zmienną geometrię. Dlatego zmienny w turbinie samochodowej. Bo to jest turbina kablana z podwójną regulacją. Czyli po prostu widzę. Regulujemy położenie wirnika i regulujemy przez tego ilość wody. Jak mało wody, no to wypłaszczamy ten wirnik. A jak dużo wody, no to idzie do 45 stopni na maksymum. No to już nowa turbina. A tak wyglądała ta stara. Ale jeżeli pyta się o lata, to ta stara chodziła 98 lat tutaj, to akurat to nie, to jest modernizacja, cały czas tu masz na pięciu. A tutaj to żelastwo? Ona jest, te żelastwo w ogóle to jest szalunek zbywalny, tu jest wypływ wody z turbiny tej kaplana. No bo to jest wszystko zabetonowane, aha. A tutaj wlot, tu jest osadzona turbina na tym. I tej turbiny idzie. Tu jest już zabetonowane i z tego szalunku zbywalnego, aha, z tej góry to jest samej, ta górna część. Czy ta górna część jest. I ten tu jest. Czyli tutaj jest, pierścień, tu jesteśmy praktycznie na nie, obok tej jest, góry. Nie, my jesteśmy nad wodą. My jesteśmy tam u góry. Aha, rozumiem. Bo turbina jest załana wodą w środku. No. A, czyli ten wirnik znajduje się tutaj. Tak. Ten wirnik jest na tym zamocowany w ogóle na tym. Na tej rurze sawnej, nie? No to jest dosyć taka duża, tu widać ludziki są, to nie są oni tego, tak malutcy są przy tej rurze sawnej. No dokładnie. A tutaj jeszcze chyba masz gdzieś zabytkową turbinę. Poprzednio ta, która chodziła 98 lat, to jest to, tak tutaj. Tylko to jest góra turbiny. Aha. I tu jest te przełożenie zębate, takie słynne, bo to są palce drewniane, z drewna twardego zrobione, no i na koło żeliwne skośne moc przenoszona jest.
Bo żeby tu, tu chodziło o to, żeby zwiększyć obroty. No to widzę w trakcie prac chyba. Tak. To znaczy to akurat jest taki, można powiedzieć, chciałem wodę bokiem przeprowadzić, ale nie. Musiałem jednak ta, to co zrobić, to co Niemcy robili. Przed młynem tu przekopałem. Tak, czyli ta, przez, znaczy, przez drogę. Tak, przez drogę, tak, tak. A robiłem wszystko na suchym doku. No i się udało. No udało się. No. Za dużo walki było? Tak. No, były turbina, jakieś zagadki? Tak, niestety ta turbina, ta u góry tak jeszcze tak jakoś wyglądała, ale jak się rozebrało to drewno i to wygląda opłakanie jak po pożarze, to strasznie to wyglądało. No tak. Czyli pracy było co niemiara tutaj pewnie, no, to że pogarnąć. Mieliście jakieś przygody po drodze? Coś się działo? No, tam w ogóle most się zarwał, jak koparka odjechała, nie? No to nie. Ale jakoś tam wszyscy przeżyli i dobrze, było wszystko ok. Nie? No dobra, to teraz uruchommy ten sprzęt. No, ten sprzęt się uruchamia automatycznie albo ręcznie, no bo w tej chwili ja ręcznie wyłączyłem. Ale jest takie zabezpieczenie, że jak zanik prądu na sieci jest, to żeby turbina się nie rozbiegała, bo nie ma co z tą energią zrobić. Więc coś się musi w ogóle zadziać. Czyli ona się musi te klapy zamknąć, żeby nie były do dwóch wody, żeby nie było produkcji mocy. Bo gdyby tego nie zrobić, to ta turbina zyska dwukrotne obroty i wtedy łożyska, które tutaj w ogóle są, 2,5 razy więcej obrotów by było. Nie? Mm-hmm. No to wiadomo, co z łóżkami się dzieje. One są obliczane na pewne obroty, ale no dokładnie. Wyważyć trzeba było dziennik inaczej, jeżeli większe obroty miały. Wracając jeszcze do tej produkcji energii, to słyszałem, że jakieś szopki są ze zielonymi świadectwami, że kiedyś one były wysoko wycenione, a teraz to jakieś tam grosze są chyba, co? Jak to wygląda? Ale, zawsze jakieś pieniądze co miesiąc były, mniejsze czy większe. Były takie okresy hossy, kiedy w ogóle weszły te zielone certyfikaty. Wtedy te certyfikaty prawie 30 groszy kosztował jedne świadectwo. Czyli za 1 kWh 30 tak, groszy dodatkowo. Tak. Bo czarna energia to jest około 20 groszy. Ona tak się no tam 18 ma, powiedzmy. No 18, no tam zakład energetyczny on tam jak płaci, to zawsze troszeczkę mniej, nie? Tak. Bo ludzie płacą przeważnie 50-60 groszy za kWh. No już to wszystkimi opłatami. Tak. No i zakład musi zarabiać, musi być rentowny. No dokładnie. No to początkowo te zielone świadectwa, czyli ten taki ekwiwalent, który elektrownia, która produkuje czarną energię, musi zapłacić tym, którzy produkują zieloną, w postaci tych zielonych certyfikatów, były wyceniane na początku na poziomie około 35 groszy. Tak. No to by się nazywało opłata zastępcza. Bo nałożono taki wymóg, że zakłady energetyczne muszą ileś tam procent mieć w sieci tej energii zielonej. Mhm. I żeby zmusić w ogóle zakłady energetyczne, to po prostu one były, jakby można powiedzieć, zmuszone od nas kupować. Mhm. A jeżeli nie kupiły w ogóle, olały, a nie mieściły się w przedziale, to musiały płacić opłatę zastępczą. Ona tam właśnie ponad 30 groszy kosztowała ta opłata zastępcza. Mhm. A w tej chwili to jest chyba 7? W tej chwili nie, ale one potem 2 lata temu był taki krach, 2-3 lata temu był taki krach, 3 lata temu chyba to się zaczęło, albo nawet 4 lata temu się zaczęło. Po prostu tych świadectw się narobiło tyle, że giełda wyceniła ich bardzo nisko. To nie to, że rząd zrobił, czy ktoś tam zrobił. No tak, bo po prostu, bo co się stało? Zaczęto interesować tą zieloną energię, ale również certyfikaty otrzymał zakład węglowy, elektrownie węglowe, też otrzymał zakład, dlatego że zrąbki wrzucił do pieca z węgla. Tak, tak. I jak z tych zrąbków policzyli, że tyle energii zielonej w ogóle zostało wyprodukowanych, to oni też certyfikaty dostawały. I wtedy rolnikom opłacało się słomy sprzedawać, bo te zakłady kupowały słomę w ogóle, nie? I kupowały zrąbki. Mało tego, co niektórzy twierdzili, że przy tej cenie to warto było drewno meblowe spalać w takim kotle. Były jeszcze jakieś tam zyski. Meble z Ikei. Tak, szły w ogóle do kotła, w ogóle jako biomasa. No i tego zrobiło się dużo i giełda oceniła, że te one kosztowały w najgorszym momencie, pamiętam, 3 grosze. Czyli prawie z 30 do 3 groszy. I te wiatrakowce, bo wiatrak podobnie otrzymywał, podobne pieniądze otrzymywali. No i trzeba coś było z tym zrobić. Bo w zasadzie tej energii elektrycznej co roku w ogóle tych świadectw miało być więcej, ale tych świadectw narobiono tyle przy pomocy tych zrąbków i takich innych nowych metod, że po prostu ci właściwie, którzy produkują energię zieloną, no to oni dostali, można powiedzieć, po tyłku w sumie. No a co jest w tej chwili? No i w tej chwili wprowadzono w ogóle aukcję, to chyba 2 lata temu ten system aukcyjny zaczyna wprowadzać. Czyli producent prądu zielony deklarował, że tyle w ciągu tam miesiąca czy roku wyprodukuje, i jeżeli wyprodukuje, no to te pieniądze dostanie w ogóle. Prawie do 50 groszy
powinien dostać w ogóle. No tak, ale to przecież nie dostaniesz do 50 groszy. Tak, no ale to jest, jest dopłata, że tak powiem. Nie? No tak, no ale, ale w tej chwili jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy. System aukcyjny dla mnie, ja jestem trochę za mały na system aukcyjny. To duże wiatraki i tak dalej, bo to trzeba przewidzieć dokładnie, ile tej mocy się wyprodukuje, a jak się nie wyprodukuje, to się wtedy czasami można dołożyć do tego interesu. No tak. Wiadomo, no, ale aukcja, no to... No ale to powiedz mi, już ja pomijając fakt, już jak to, w jaki sposób technicznie to się odbywa, to jaką w tej chwili uzyskujesz kwotę za 1 MWh? 180 zł za energię i za certyfikaty? Nie, mówimy w groszach lepiej, bo 1 kWh. Czyli za 1 kWh. 18, 20, ja to w tej chwili mam chyba 19-20 groszy za kWh czarną energię. Tak, za energię. Ale a ustalono, że jak jestem na takim tak zwanym taryfie FIT, to się nazywa taka taryfa. Nie wiem, czy one się różnią. W każdym razie na takiej taryfie jestem i ustalono, że mam mieć 50, już nie mówię o grach, 50 groszy mam mieć za kWh, producent prądu zielony ma otrzymać. Przez 15 lat. Ale to już wszedłeś w ten system, tak, że w tej chwili. Tak, czyli tak. W tej chwili ci płacą około 50 groszy za 1 kWh wyprodukowaną. Tak, tak. I w tych 50 groszach jest cena za energię plus tak, cena za zielone tak, certyfikaty. Tak. Że to jest połączone ze sobą. To się nazywa bardzo ładnie. A to jest cena netto czy brutto? To znaczy jest tak śmiesznie. Za energię jest cena w ogóle netto i plus VAT, czyli 20 groszy plus 23% VAT-u, nie? A ta różnica. To się nazywa taki system rozliczeń. Niech ja teraz powiem, bo jak to ładnie nazywa. Poczekaj. No patrz, wypadłem. W każdym razie to jest taka wyrównanie. Jest, taki, jest taka komórka nowa powstała, która w ogóle jakby uzupełnia tą kwotę. To jest o pokrycie ujemnego salda, to się nazywa. I to nie ma VAT-u. Księgowa jak to zobaczyła w ogóle tą wpłatę, nie, to nie wiedziała, co z tym zrobić. Bo mówię, ja ci to owatuję, ja mówię, to tego nie możesz owatować, bo to jest po prostu zwolniony z VAT-u. I dopiero tam musiała pogrzeb, ja prosiłem o odpowiednie dokumenty, o odpowiednie ustawy, że to jest zwolnione z VAT-u, nie? No i jako w ogóle dochód inny księgowa musiała wpisać. No to nieźle. No ale żeby się tam ustalać... Reasumując, uzyskujesz za jedno... Bo to ustawa to w zeszłym roku ta ustawa weszła, który mi podpisał. Czyli... Tym system TIP-TIP. A aukcje były ciut wcześniej. Czyli 1 kWh sprzedajesz za 50 groszy. Tak, i ciebie tak. Nie interesuje, co ale tam się dzieje. To tak ładnie, ładnie to wygląda, ale to tylko jest na 15 lat, a że ja wcześniej zacząłem produkować prąd, to mi się w przyszłym roku, w listopadzie to skończy. Aha. I będę znowu te 20 groszy gołem miał. Chyba, że ustawa się zmieni. No ale plus zielone certyfikaty. Nie dostaniesz? Już jak już wyszłem z certyfikatów, to do certyfikatu nie mogę wrócić. No, przynajmniej na razie. Może wrócę, nie wiem jak... Chociażby były po 3 grosze, to warto w ogóle było te certyfikaty uzyskać. Nie? No to nie bo nawet jeżeli ten prąd użyje, to liczy się produkcja, bo ja mam tutaj dwa liczniki. Jeden na zaciska generatora, czyli 100% energii zielonej, którą wyprodukuję. Potem drugi licznik, tyle ile oddaję w sieci. Nie? W tej chwili jestem rozliczany z tej energii, która idzie w sieci. Rozumiem. A tą energię, którą zużyję, to po prostu ona jest zużyta i nie ma jej w ogóle, do sieci nie idzie. Płacę, ona jest wyliczona, w związku z tym muszę płacić podatek akcyzowy, który w tej chwili jest zmniejszony. No to jest skomplikowane. Ale tam... Skomplikowane. Piotrze, to włączmy to urządzenie, bo. No tak. Bo na razie to. Mogę tu. Przekręcamy i już nie wiem. Teraz to zrobić i pokręcować. Mamy tutaj teraz. Można, napięcie jest. Ale... I teraz co zobaczymy? Teraz mamy taką sytuację, że produkuje również moc bierną, bo jest na minusie. I moc czynna też jest na minusie, czyli produkuje czynną moc bierną. Zakład energetyczny nie lubi w ogóle mocy biernej. W związku z tym ja będę miał karę, jeżeli dużo tego naprodukuję. Za każdą kWh w ogóle mi policzą, w ogóle, że ja muszę im płacić. Ale produkcji w czasie rzeczywistym to ja nie widzę tutaj. Zaraz będzie, teraz to ampery są, tak? Tak. Nie, godzina teraz. 17, no, teraz jest data, 19 dzisiaj mamy, urodziny miesiąca. No i teraz mamy 0,61,62. Teraz tu są przekładniki prądowe, o, mogę im pokazać. I one... To tu te trzy przykładniki, to 1 do 20. Jeżeli to pokazywało 0,6, to trzeba razy 20 pomnożyć. Czyli ile mamy? 12 kW. Tak. Mówiłem początkowo, że produkuje 10, a tu wychodzi nam 12.
sprawa jest taka, że jakiś czas tu gadamy i turbina była zamknięta. Po prostu woda się zebrała. Jakiś czas będzie się produkowało. Czyli nie była żadna strata, gdy wyłączyłem turbinę, po prostu ta moc się skumulowała i poziom wody wzrósł. Także za chwilę poziom wody opadnie i wróci do 10 kW. No to wodną licznik. To jest tyle energii, ile produkuje tego. A teraz zobaczymy, jak nie chce się tej energii biernej, w związku z tym włączymy kondensator i zobaczcie, o teraz już, tak, ale mówię, i strzałeczka poszła w górę, nie? Ja, bo ta strzałeczka w górę, czyli troszeczkę energii biernej biorę, czyli prawidłowo, ja mogę 0,4 tangens phi w ogóle brać, a jak odłączę kondensatory, o strzałeczka spadnie, produkuje, teraz oddaję moc bierną do sieci, czyli tam moc bierna indukcyjna i moc bierna kompensacyjna, tak? Chyba tak. No dobra. O, aż się spociłem. To trochę ciepło się zbiera. Także te ciepło też jest marnowane i właśnie kombinuję, żeby coś z tym ciepłem zrobić przynajmniej w zimę. No tak, ale oprócz jeszcze produkcji energii, tutaj odbywa się też produkcja mąki. I młyn ma status młynu ekologicznego, więc te mąki, które są w sklepach ekologicznych, no to tu, mielone są tutaj. Tak wyglądają, może ktoś się z tym zetknął, No i tu już są gotowe na półkach. Opakowania takich no większych, mniejszych. No najwięcej mąki żytniej razowej produkujemy, nie? Żeby to ładnie wyglądało, mogę z tej torebki to wyciągnąć. Ładnie. O, taka mąka żytnia razowa. Najwięcej mąki, potem robimy mąki orkiszowe, mąka no pszenna, tutaj jest. Także jeżeli ktoś w sklepie ze zdrową żywnością spotka taką mąkę, no to jest właśnie dokładnie stąd. No i zaraz możemy pokazać, jak to się mieli. To jest mały, można powiedzieć, mały skansen, który w ogóle jest czynny i produkuje mąkę jeszcze. To dobrze, to coś się dzieje tutaj. To co, to śmigamy na górę, Piotrze. Tak, śmigamy na górę. To pokażesz, co tam... Mąka grawitacyjnie spada na dół sobie, a ziarno wędruje przy pomocy takich podnośników czerpakowych do góry. A tu akurat mam taki podnośnik czerpakowy. Mogę pokazać, jak w środku wygląda. Na taśmie są takie kubeczki zamontowane, no i na te kubeczki wsypuje się albo mlewo, albo ziarno, no i jak taśma idzie do góry, no to tam w góry w główce w ogóle wysypuje się ziarno albo mlewo i ona tu przychodzi. I to jest ten, tak. To jest to urządzenie, które mieli tak, za pomocą kamieni. Tak, przy pomocy kamieni też mieli, to bardzo tak dziwnie może wygląda w tych czasach, ale tak się mieli u nas jeszcze tradycyjnie. Kiedyś ten śrutownik był używany tylko w ogóle do śrutowania na pasze ziarna, a w tej chwili ja używam, żeby był pełny przemiał, ładnie się w ogóle wszystko zmieniło, to po prostu używamy go do mierzenia tej mąki, do produkcji mąki razowej. O, tu włączę go, zobaczymy jak... To jest normalnie przykryte, bo tak nie, oczywiście to nie wygląda. No i to jest podstawowe narzędzie, jakby tutaj do mielenia. Tu mam takie stare urządzenie przedwojenne wspomagające, które w zasadzie wstępne te ziarno mi rozdrabnia, bo trzeba troszeczkę sobie po prostu, że tak powiem, no czy kiedyś, to jest urządzenie, które służy tylko wyłącznie do białej mąki, a ja to wstępnie w ogóle rozdrabniam te ziarno i po prostu wtedy ta produkcja w ogóle jest troszeczkę w ogóle bardziej rentowna i tego. Nie? Czyli jedna i druga maszyna służy do tego, żeby te ziarno rozdrabniać, ale głównie ta maszyna na kamieniach jest najważniejsza. Pokazuję, mówi, że ta maszyna... Dlatego, że ona jest ciekawa, bo to jest przedwojenna polska maszyna, przedwojenna polska myśl techniczna i naprawdę ona służy do dzisiaj, to tylko chwała tym inżynierom, którzy to skonstruowali. Są takie rozwiązania w ogóle tutaj, że po prostu no, tylko ich podziwiać, że na to wpadli. Może ci pokażę w ogóle te rozwiązania, jak to mniej więcej wygląda. Zobacz, bo tu te rolki muszą w ogóle rozprowadzać na całą szczelinę mielącą te ziarno, tak? I ten wałek i drugi muszą się obracać współbieżnie, nie? Czyli jakbyśmy złożyli dwie, to by było
do środka. A one mają się obracać w ogóle w jedną stronę. Czyli w lewo. Jeden i drugi w lewo, nie? Bo tak to on ma wyrzucać te ziarno na zewnątrz. I jak to w ogóle rozwiązać? Czyli trzeba było 3 zębatki dać. I w tej chwili wiem, że w mlewnikach w większości są 3 zębatki, które pracują w oleju. A oni tu zrobili takie rozwiązanie, że po prostu ząbki zrobili tutaj w środku. Zobacz, aha, z tej strony. Zobacz, tu są ząbki. Mhm. Tu są ząbki. I tu jest w ogóle, czyli ten chodzi na dużym kole w ogóle wolniej, a ten w ogóle chodzi szybciej. Mhm. Nie? Czyli mamy w ogóle różne prędkości tych walców. No i mamy tylko 2 zębatki, a nie 3. I nie muszą pracować w oleju, bo wystarczy, że one pracują sobie tutaj. I mało tego, zgodnie z przepisami BHP, to jest odsłonięte już na zewnątrz. Ty nikt specjalnie z zewnątrz tu łapy nie włoży. Nie? Mhm. Mogę tu na chwilę włączyć, zobacz, jak te ząbki chodzą. I tutaj na całą szczelinę mierącą rozprowadzone ziarno jest, nie? No ale te właściwe pęny chyba są gdzieś poniżej, bo te... Co? Te, które mielą? Tak, te, które mielą? No to pokażę. One są tutaj. Znaczy mielą. One tam głównie rozrabniają wstępnie tutaj nam to tak. Czyli też tu jeden chodzi szybciej, drugi wolniej, ale te chodzą, można powiedzieć, no, do siebie. Bo one wciągają ziarno. Tamte mają wypychać, a te mają wciągać ziarno. Jeden chodzi szybciej, drugi wolniej. No to jest, w tej chwili to jest taka, w tych mlewnikach do białej mąki w tej chwili tak podobnie to wygląda. Tylko oczywiście te mlewniki są większe i żeby białą mąkę zrobić, to taki jeden mlewnik nie wystarczy. Prawda, są pasaże, czyli takich mlewników co najmniej 6 do 12 jest, żeby białą mąkę uzyskać. Bo stopniowo jest te ziarno tak powinno być obłuszczywane, żeby dorwać się do bielma i żeby była biała mąka, nie? No i to przechodzi przez odsiewacze. No. Mielenie mąki to pewnie nie jest taka prosta dziedzina. No tak się wydaje, no trzeba to zmielić, ale musi być to w jakimś czasie zmielone, żeby to było rentowne, a z drugiej strony to musi być dobrze rozdrobnione, bo mąka jest, przechodzi przez sita i te oczka się mierzy w mikronach, nie? Mhm. Czyli to jest bardzo drobna granulacja. No ja oczywiście taką grubszą granulację robię, nie całkiem drobną, tylko no, grubszą. No bo pamiętajmy, że to jest młyn, który ma status młynu ekologicznego, więc tutaj się mieli tylko zboża tak, wyprodukowane w systemie ekologicznym. Tak. Taka produkcja jest no, niszowa, ale w tej chwili w ogóle no, wielu ludzi to docenia jednak. A czy te mąki można u Ciebie kupić w jakimś sklepie? Na stronie internetowej? Tak, mam swoją stronę internetową, tam na opakowaniu na każdym jest w ogóle mój adres tam podany. Ja tam na początku wizytówkę na młynie pokazałem, tam jest. A u Ciebie te ceny chyba są lepsze niż w sklepach ekologicznych? Znaczy nie, jeżeli sprzedam w ogóle jakiemuś pośrednikowi, to on tam marżę przykłada od 50 do 100, podejrzewam. Mhm. Także tutaj ja czasami zwroty uzyskuję, w ogóle to ta mąka moja kosztuje tam 6-7 zł, a u mnie wychodzi gdzieś w granicach, najtańsza mąka to jest tam 2,5 zł w sumie w młynie, ale tu trzeba do Tuczek przyjechać, jeżeli potem ona idzie dalej, to trzeba... No jakiś tam koszt wysyłki, no to wiadomo. No ale i tak ta cena sumarycznie wyjdzie dużo lepiej niż w sklepie ekologicznym. No. Tym bardziej, że takie opakowania zbiorcze robię, to po 5 kilo, bo jeżeli ktoś chleb piecze po prostu systematycznie, no to każda złotówka jest cenna, po co płaci za opakowanie, nie? Koszty opakowania jednej torebki, bo to jest, jak mówiłem, manufaktura, no to jest 50 groszy. Same wsypanie w ogóle do torebki. No dokładnie. Ten czas i praca kosztuje. Tak. Piotr, człowiek orkiestra. Tak. Jeszcze obiekt agroturystyczny. Wszystko w jednym. Na bookingu w ogóle. Młyn wodny eko, na bookingu można nas znaleźć. I mamy notowania takie, że no, trzeba się pochwalić. No to szczęście przyjdziemy. 9,8 chyba mam w tej chwili, no, na 10 możliwych. Dlatego obiekt mamy jeszcze, tak, tutaj, o, mamy turystę tutaj, który sobie wydziela, co będzie robić. Smacznego. No też oczywiście energia odnawialna zawsze była od w głowie i podgrzewanie wody dla turystów się odbywa w ogóle ze słońca. Kolektory słoneczne. Tak, kolektory słoneczne. Już ile lat je masz tutaj? Bo to już 10 minęło. No, no 10 to chyba minęło. Jako jeden z pierwszych byłeś tutaj. Tak. Z kolektorami słonecznymi. Tu jest stawik, można tutaj... No widzę, nawet rowery można u Ciebie wypożyczyć. Też można wypożyczyć rowery. W każdym pokoju jest aneks kuchenny, oczywiście łóżka, dwa albo trzy, tu nawet są w tej chwili 3 łóżka przygotowane, nie? I łazienka po prawej stronie jest, tak?
Prysznic oczywiście nie. No jest telewizor, no bo jakieś to niektórzy nie mogą się odwyczaić od tego. Nie wiem, czy też tam, przynajmniej żeby wiadomości obejrzeć. W naszych czasach to była kara, ten telewizor. Tak. No. Tym miłym obrazkiem kończę dzisiejszą relację. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie mąkę albo przyjechać na jakieś czasy agroturystyczne, to na tych tabliczkach są namiary, możecie sobie się skontaktować z Piotrem. Do zobaczenia.